Cześć, ja jestem Sobaka i dziś chciałem wam pokazać ładowarkę kołową Widemana z osprzętem. Zestaw składa się z ładowarki kołowej 35 koni, czyli nie za mocna. Ona ma możliwość zmiany kół, czyli na twardą powierzchnię i terenowe. Powiem wam szczerze, różnicy specjalnej nie widzę. Łopatę uniwersalną o pojemności 700 litrów, troszkę mało według mnie. Widły do obornika 750. Widły standardowego ładowacza. No i jeszcze zgarniacz do brudnej, jakby to nazwać. W oborze możecie to, co krową czy świnią zostaje, po prostu sprzątnąć tym. Wyleciało mi teraz z głowy, jak to nazwać. Wszystko widzę jest zrobione w klimacie takim, no już nie do końca nowej maszyny. Zresztą z tego, co widziałem, to rok produkcji to jest 1983. Podobno najlepszy. Fajnie tutaj te przewody są poprowadzone. Usiądźmy, jak to wygląda w środku. No, za dużo to nie ma. Praktycznie jej nie słychać. Dosyć cichutko pracuje. No, nie wiem, czy widzicie. Jest animacja przy poruszaniu. To jest fajnie, jak wygląda skręcanie. Też skręca kierownicą. To już mi się podoba. Animacji gazu nie ma. Oświetlenie jest tylko z przodu robocze. Okej, widzę, że jak daliśmy troszkę więcej gazu, to zadziałało. Nic, podczepimy może ten zgarniacz do... Aha, czyli tak, tutaj kolizji nie ma. Jadąc w ten sposób, po prostu zgarniacie tę paszę, która wypadła z koryta. Tak, widzę, animacja przewodów tego wszystkiego jest. Na małą gospodarkę fajny sprzęt. To mi się podoba, ta animacja tych dźwigni. Aha, nie, przepraszam, jest pedał po lewej stronie. Też jest animowany. Jeszcze podłączymy tutaj ją do tych wideł, do obornika. Zobaczymy, co się będzie działo z tymi przewodami. Podobno jest animacja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, rzeczywiście są. I to się wszystko rusza. Jak dla mnie świetne. Lampka też. Coś tam widać. Dzięki i zapraszam na kolejny filmik.